Wydawnictwo New Media prezentuje Kamil Baleja. Poza anteną gdy gaśnie czerwona lampka czyta autor ani Emilce Adasiowi Bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść. Lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź. Idź swoją drogą. Wojciech młynarski. Tajemnica. Za chwilę będą gotowi. Będzie Pan miał 15 minut zaraz po konferencji prasowej, oznajmił przedstawiciel wytwórni muzycznej koordynującej spotkania dziennikarzy z zespołem John Bonjowi. Tak, miałem być pierwszy, cała muzyczna branża w jednym miejscu. Dziennikarze ze wszystkich europejskich stacji radiowych i telewizyjnych. Masa dużych misiów. Byłem wtedy dobrze rokującym niedźwiadkiem, ale to nie było istotne. Tego dnia to ja rządziłem. Patrzcie na mnie. To ja, dziennikarz z Polski. Człowiek radia, który za chwilę będzie miał swoje 15 minut ekskluzyw wywiadu na wyłączność face to face z legendą muzyki pop -rockowej. A wy... Musicie się zadowolić ochłapami, ogólnikowymi zdaniami, które padną w czasie konferencji. Wystawcie więc swoje umęczone tyczki i czekajcie, aż padnie coś, co będziecie mogli wykorzystać w serwisach, co da wam klikalność, słuchalność. Patrzcie na mnie. Oto ja. Juliusz Cezar polskiej radiofonii. Muđżahedin Dźwięku, sułtan eteru. Wkraczam, wymieć rozmowę, o której możecie tylko pomarzyć. Widzę Wasze zazdrosne spojrzenia, gdy wychodzicie z sali. Czuję Waszą gorycz i puszę się jak paw. Patrzę na Was, ja, niedźwiadek, który za chwilę usiądzie na wygodnych krzesłach z Johnem Bonjowym, a on zacznie mi opowiadać niezwykle emocjonującą, osobistą historię. O tym, jak poznał swoją żonę, jak dawała mu ściągać na lekcjach, jak pokochał ją już w szkole. I kiedy będzie mówił te słowa, spojrzę na mój sprzęt do nagrywania, by po chwili zorientować się, że go nie włączyłem. Dwanaście minut szczerej rozmowy poszło do kosza. Zmarnowana akredytacja, redakcyjne pieniądze. Czas, hotel w Wiedniu, bo przecież muszę się przygotować i być wypoczętym. Jak to tak, od razu, z lotniska na wywiad, toż to się nie godzi. Ja, zdobywca, ja, Cezar. Tak, znacie już tę błęczuczną narrację, która mi wtedy towarzyszyła. Ja. Dziennikarz, który zapomniał włączyć dyktafon, nie wcisnął jednego przycisku. Trywialna czynność, z którą spokojnie poradziłoby sobie dziecko, przerosła wielkiego Pana prowadzącego. Właśnie tak popsułem jeden z ważniejszych wywiadów w moim życiu, dostając przy okazji bezcenną lekcję pokory. Musiałem się nieźle nagimnastykować, żeby przywieźć jakiś materiał. Do teraz nikt się o tym nie dowiedział. Zdradzam właśnie tajemnicę, którą chciałem zabrać do grobu, coś o czym się nie mówi. Bo znasz nas, dziennikarzy, prezenterów, z tej pięknej strony. Wypacykowanych, wyrychtowanych. Słuchasz jak mówimy, patrzysz jak wyglądamy po wielu godzinach stylizacji i make-upu. Spijasz słowa z naszych ust, często wcześniej wyłuczone, wycyzelowane, wyćwiczone, po wielokroć wkuwane na blachę. W książce, która trafia do Twoich rąk, Znajdziesz tę pomijaną drugą stronę medalu, to do czego mało kto z nas chce się przyznać. Zobaczysz, jak wiele błędów, potknięć, nieudanych prób ma na koncie ktoś, komu udało się zrobić sporo ciekawych, dla innych spektakularnych rzeczy w życiu. Pokażę ci drogę, która doprowadziła mnie na szczyt, ale nie będę jej kolorował, niesprzątne kamienie, które się potykałem, nie zatuszuję grubą warstwą pudru blizn, które noszę w sobie. Niewytne cuknięć, nie schowam wpadek, nie zapomnę o wątpliwościach. Jeśli sądzisz, że praca w mediach to lekki kawałek chleba, jeśli wydaje ci się, że dziennikarze to ludzie, którzy złapali pana Boga za nogi, jeśli słysząc mnie w radiu myślisz: Ten to ma robotę marzeń, jeśli znasz moje życie z obrazków, relacji, kolorowych migawek, to ta opowieść jest dla ciebie. Pokażę ci, jak bardzo niedoskonały, zwyczajny, przewrotny, czasami przerażający, innym razem mocno przeceniony bywa świat mediów. Zapytasz, dlaczego chcę to pokazać? Bo wszystkie potknięcia, błędy, zaniedbania, sytuacje, w których zakrzywialiśmy czasoprzestrzeń, udowadniając, że coś, co się nie powinno udać, a koniec końców się udało, sprawiają, że nie wyobrażam sobie, bym miał w życiu robić cokolwiek innego. I za każdym razem, gdy zapala się czerwona lampka, uświadamiam sobie, jak bardzo kocham tę robotę. Tak, to mój sposób zarabiania na chleb coś, co mi daje stabilizację finansową ale przede wszystkim wielka pasja i miłość, której poświęciłem kawał życia i zdrowia którą chciałbym Ci przybliżyć. Tamta audycja Proszę pana, a jak zostać radiowcem? A co trzeba mieć, by pracować w radiu? A jakie studia należy skończyć? Zda pan jakieś fajne ćwiczenia na dykcję? Jak to się dzieje, że Pan się nie stresuje, jak pan mówi? Zawsze miał pan taki głos? Nie wiem, ile razy słyszałem te zdania. Właściwie pojawiają się zawsze, kiedy spotykam kogoś normalnego, to znaczy spoza medialnego świata. Wtedy od razu zaczyna się lawina pytań i niezwykła ciekawość, która za każdym razem pokazuje mi, że radio w Polsce. Ma się dobrze, że jest jakąś niezwykłą tajemnicą, że nie jest to zwyczajna praca, a pewien rodzaj teatru, w którym gramy główne role. A do tego jesteśmy reżyserem, scenarzystą, oświetleniowcem, montażystą, asystentem planu. To wam nie piszą tych tekstów? No, tak się jakoś składa, że nie. Właściwie to nie wiem skąd się wziął ten mit, że przychodzimy na gotowe, w studiu czeka na nas kawa, wykonujemy ćwiczenia dykcyjne, rodem z filmu Jak zostać królem. W którym jąkający się Jerzy VI robi najpiękniejszą rozgrzewkę paszczy, jaką w życiu widziałem. Paszcza rozgrzana, więc pan realizator uprzejmie prosi, żebym się odezwał. Asystentka podaje mi tekst, bo ta druga zajmuje się parzeniem kawy. Zapala się czerwona lampka i wtedy słyszycie aksamitny głos płynący z głośników. Bzdura! Nie wiem, kto wymyślił tę bajkę. Nie znam nikogo, kto miałby w pracy w radiu. Choć odrobinę podobne warunki. To może jest tak w filmie Good Morning Vietnam, w którym Robin Williams tworzy niezwykłe słuchowiska, improwizując, zmieniając głosy, wymyślając na poczekaniu zapierające dech w piersiach anegdoty, sypie żartami jak z rękawa i stosuje narrację, która mogłaby odmienić losy w wojny w Wietnamie. To niestety kolejna legenda, która tak bardzo wrosła w naszą świadomość, że wszystkim wydaje się, że to taka lekka praca. Coś, co samo się dzieje. Przecież ty się tylko bawisz na antenie i puszczasz muzykę. To jedno ze zdań, które nam, radiowcom, podnoszą ciśnienie mocniej niż podwójne espresso wybite na placu św. Marka w Wenecji. I bynajmniej nie chodzi o smak ani ilość kofeiny. Mała filiżanka kosztuje ponad 50 zł. To kawał ciężkiej roboty. Orka. Codzienne poganianie tego samego leniwego konia, który już dawno zapomniał o galopie. Bo w tej pracy galop, cwał zdarza się niezwykle rzadko. Dużo częściej musimy sprawnie kłusować, ciągnąc za sobą w wóz ze słuchaczami, robić wszystko, by mieli ochotę z nami jechać. Jeśli marzysz o pracy w radiu, poszukaj sobie innej. Szkoda Twoich nerwów, rodziny, sumienia, kręgosłupa moralnego. Z mojego doświadczenia wynika, że tylko kilka procent dziennikarzy dochodzi dalej. Pozostali, stają się magmą, beznamiętną lawą, w której pływają szczątki marzeń, chęci zrobienia czegoś wielkiego, zapomnianego talentu, nigdy nie odkrytego ja. Dlaczego zatem mnie się udało? Jakkolwiek banalnie to zabrzmi, nie mam bladego pojęcia. Miałem więcej szczęścia niż inni. Czasami bardziej chciałem, mocniej się rozpychałem. Wierzyłem, i przede wszystkim podejmowałem ryzyko, zostawiając studia, miasta, w których rodziły się moje dzieci, świeżo wyremontowane mieszkania. Jeśli nie stać cię na poświęcenia, jeśli brakuje ci wytrwałości, poszukaj sobie innego zajęcia. W przeciwnym razie dopadnie cię jedna z częstszych chorób dziennikarzy frustracja. A jak to się stało, że młody człowiek z głogowa trafił do radia? Wszystko przez Marka Niedźwiedzkiego z trójki. Boże, jaki banał, powiecie. Wiem? Kolejny wychowany przez Trójkowego Niedźwiedzia. Ale tak właśnie było. Do dziś pamiętam ten przepiękny rytuał stare radio Nitra, z czerwonym podświetleniem i wielkimi kolumnami stojącymi na równie wiekowym dziurku. Nie macie wrażenia, że wszystkie takie opowieści zaczynają się od starych przedmiotów? Tak właśnie było u mnie. Gdy przychodził piątkowy wieczór, siadaliśmy z mamą i bratem przed tym odbiornikiem, czekając na początek listy przebojów. To było jak zetknięcie z innym światem. Głos, muzyka, opowieść, telefony od słuchaczy, listy, goście, to wszystko w jednym programie. Nie mogę mu wierzyć, że można mieć taką pracę, że ktoś może przychodzić do roboty, w której, uwaga, będzie kolejna bajka o tym, jak wygląda radio. Ma za sobą ścianę płyt, mówi o muzyce, którą kocha, puszcza ją ludziom i najlepsze, płacą mu pewnie za to grube miliony. Opowieści o radiowych zarobkach też można włożyć między bajki, chociaż życzyłbym sobie, żeby kiedyś się urzeczywistniły. Kiedy mijały piątek za piątkiem, a niedźwiedź wypełniał moją głowę, Gdzieś głęboko w sercu zakiełkowało ziarenko nadziei. Mam wrażenie, że zaszczepiono we mnie właśnie wtedy miłość do radia, że tuż za uchem pojawił się specjalny mikrochip. W tamtym czasie uwielbiałem serial z Archiwum Mix, Za pomocą którego jakaś obca siła zaczęła mi podpowiadać: Spróbuj, co ci szkodzi. Przecież możesz pracować w radiu, dlaczego nie? Przecież masz fajny głos. I tu następuje pierwsze zderzenie ze światem zewnętrznym. Brutalna weryfikacja obrazu własnej osoby. Pierwsza szkolna akademia. Liceum ogólnokształcące numer jeden w Głogowie. Wpadłem na pomysł z kolegą Nomenomen, nomen, też Kamilem, że zrobimy audycję dla zakochanych. Miało być ckliwie, nastrojowo, romantycznie. Tak słodko, że w każdych innych realiach wszystkich by zemdliło. Ale wtedy to był nasz czas? Zaczęły się negocjacje z dyrektorem, bo my byśmy bardzo chcieli, byłoby super. Mamy taki specjalny kabelek, który podłączymy do walkmana i będziemy puszczać ballady o miłości, jednocześnie czytając pozdrowienia od uczniów, którym do kogoś mocniej zabiło serce. Przypomnę, to były czasy liceum. Serca młodzieży są bardziej pojemne niż pociąg relacji przemyśl-świnoujście. Chętnych więc nie brakowało. Lista piosenek została ustalona. Życzenia dla zakochanych zebrane. Można było zaczynać. Zaredownie witam Was na koncercie. Z okazji walentyn mam dla Was piosenkę miłości. Tak to mniej więcej brzmiało. Wziąłem do ręki mikrofon. Dyrekcja stała obok, wszystko bacznie kontrolując. Zacząłem. Strzelać jak z karabinu maszynowego Browning, waląc na oślep bez przerw. I co gorsza, pochłaniając chyba wszystkie możliwe samogłoski. Koniec końców, nikt nic nie zrozumiał z tego, co powiedziałem. Jakby tego upokorzenia było mało, kolega, chcąc ratować sytuację, rzucił: Może ja spróbuję. I zaczął mówić. Powoli, spokojnie, czysto i ładnie. Mój radiowy debiut zakończył się wtedy spektakularną klęską. Natomiast złego. Wszyscy w szkole mówili widząc nas razem na przerwach: "O, dwóch Kamilów! Jeden, który mówi tak, że go nie można zrozumieć, i drugi, samo tak fajnie szło". Kiedyś na wakacjach poznałem Tamera, Egipcjanina, który powiedział, że jego ukochanym polskim słowem jest katastrofa. Właściwie nie wie, co ono znaczy, ale uwielbia jego brzmienie. Tak. To była spektakularna katastrofa. Coś, po czym powinienem był zawiesić słuchawki na kołku i zapomnieć raz na zawsze o radiu. Wtedy stwierdziłem, to może będę śpiewał? Zapuściłem włosy, kupiłem gitarę i w tej samej szkole grywałem na przerwach, drąc się w niebo głosy: Łyski, moja żono! Pisząc te słowa, właśnie zdałem sobie sprawę, że chodziłem do wyjątkowo tolerancyjnej szkoły. W tym samym czasie pojawiły się marzenia o wielkiej rokowej karierze, a wszyscy dookoła mówili: tak, fajnie, super, świetnie śpiewasz. Cokolwiek robicie w życiu, nigdy nie słuchajcie znajomych. Kłamali w żywe oczy, bo z dobrym śpiewaniem nie miało to nic wspólnego. Ale nauczyło mnie panować nad głosem, poprawiło wydolność przepony. I pchnęło mnie do udziału w programie Idol. Kiedy wychodziłem z castingu, nie przypuszczałem, że po kilkunastu latach wrócę do tej sali, tym razem jako prowadzący, ale o tym nieco później. Jeśli czegoś naprawdę chcesz, jeśli bardzo mocno w to wierzysz, wszechświat odpowie na twoje prośby i podaruje ci drogowskaz, mapę, wskazówkę, coś, co sprawi, że odnajdziesz drogę do celu celu którym w moim przypadku było radio. Traf chciał, że potem, jak zacząłem studia w Zielonej Górze, moja kuzynka Agata załapała się na pracę w akademickim Radio Indeks. Do dziś pamiętam ten moment, kiedy w niewielkim studenckim mieszkaniu, przy okazji jednej z wielu imprez, ktoś rzucił: Agata, weź coś przeczytaj, tak jakbyś była w radiu. Podaliśmy jej pierwszy z brzegu tekst. Przeczytała. W pokoju zapanowała cisza. Wszystkim opadły szczęki. To tak to się robi w studiu. Bardziej przebojowa wersja mnie. Sprzedała mi potężnego kuksańca. Na co jeszcze czekasz? Bierz się do roboty. Działaj! Ruszyłem więc do studia radiowego. Dostałem świetną propozycję. W kilka chwil zostałem lokalną gwiazdą. Zarabiałem pieniądze, których mogłem pomarzyć. No dobra, wystarczy tego bajkopisarstwa. Nic z tym nie zrobiłem. Chciałem, ale cholernie się bałem porażki, tego, że się nie uda, że będzie jak wtedy oficjalnym radiowęźle. W wieku dwudziestu lat stałem się więc klasyczną polską mieszanką frustracji i niespełnionych marzeń. Wszechświat jednak nie odpuszczał i postawił na mojej drodze Filipa, późniejszego dziennikarza sportowego TVP, któremu wyjawiłem swój sekret, opowiadając o marzeniach i o tym, jak bardzo pragnę pojawić się w studiu radiowym. Siedzieliśmy wtedy w pubie i byliśmy w dość mocno rozrywkowym stanie. A nasz dialog wyglądał mniej więcej tak. Filip, no bo wiesz, stary, ja cię szanuję. Bardzo cię szanuję, bo ty robisz w radiu. A, a ja cię szanuję, bo ja to bym też chciał. Ale ja, weź mi tu nie farmazzo, nie tylko stary. Tu się pojawia charakterystyczne alkoholowe przeciąganie głoski. – Stary, to idź już do Grzesia. – ówczesnego naczelnego radia Index. – Ja cię umawiam już. – Filip, jak ja cię szanuję. Następnego dnia wstałem, wytrzeźwiałem. Doprowadziłem się do normalnego stanu. Wyglądałem bowiem tak, że mógłbym zagrać bez charakteryzacji w teledysku do piosenki thriller Michaela Jacksona. I ruszyłem na spotkanie z redaktorem naczelnym Radia Index, Grzegorzem Chwalibogiem. Siedząc pod drzwiami jego gabinetu, chciałem uciec, kolejny raz dać sobie spokój i uniknąć porażki. Grzegorz okazał się niezwykle ciepłym człowiekiem, który, przy okazji, jak się później przekonałem, miał niezwykłe ucho do znajdowania w ludziach talentu. Do dziś pamiętam jego słowa, kiedy zapytałem co pan o mnie myśli? Czy wydaje się panu, że ja się do tego nadaję? Bo ja to bym bardzo chciał. Grzegorz spojrzał na mnie, poprawił okulary i powiedział: Wydaje mi się, że ma pan w sobie coś. Nie do końca wiem co, ale to coś sprawi, że ludzie będą pana chcieli słuchać. Był rok 2006. Dwanaście lat później prowadziłem program Lepsza Połowa Dnia w RMFFM, którego słuchało kilka milionów Polaków. Ludzie nas uwielbiali, dostawaliśmy listy od fanów, setki maili, telefonów, staliśmy się częścią życia naszych słuchaczy. Naczelny Radia Indeks miał rację: było we mnie coś, co sprawiało, że ludzie chcieli mnie słuchać. I tak zaczęła się moja wielka radiowa przygoda. Tydzień później pojawiłem się na antenie, robiąc wszystko, co mogłem, by uczyć się radia. Byłem reporterem, wydawcą, prowadziłem programy publicystyczne, listy przebojów, wieczorne audycje muzyczne. Potrafiłem zagrać 16 szesnastominutową wersję piosenki Starless King Crimson, która przez pięć minut przypomina rokową balladę, by później zamienić się w progresywny jazgot, przypominający garażową próbę młodzieżowego zespołu punkowego. Tak, od tego było akademickie radio, by się uczyć, ale przy okazji popełniać błędy, z których na szczęście udało mi się wyciągnąć wnioski. Jedną z głupot, którą wtedy zrobiłem, było nocne przejęcie anteny. Radio nadawało swój program od szóstej do północy. W pozostałych godzinach leciał tak zwany automat, nazywany przez nas DJ-em Technika radiowa w tamtym czasie... Sprowadzała się do darmowego programu do odtwarzania MP3, do którego dokupiono wtyczkę za kilka dolarów, by piosenki grały bez przejść. Wtyczka za 15 dolarów. Mieliśmy rozmach, prawda? Na nasze nieszczęście, Radio Indeks mieściło się w akademiku, w którym zdarzało nam się nocować w czasie wakacji. Byliśmy więc mocno wybuchową mieszanką radiowców i studentów mieszkających w jednym pokoju. Którzy po skończonych programach ruszali w miasto. Nie pamiętam dokładnie, komu przyszedł do głowy ten pomysł, ale wiem, że to była największa głupota, jaką zrobiłem pracując w radiu. O trzeciej nad ranem ktoś rzucił, chodźmy do radia, zrobimy nocny program. Dalej niestety poszło lawinowo. Podobno młodzi ludzie, którzy skaczą po samochodach, demolując je i urywając lusterka, złapani na gorącym uczynku, mówią, że właściwie nie wiedzą, dlaczego to zrobili i zwykle tłumaczą się, to nie ja, to nie moja ręka, to kolega mnie podpuścił. Mnie niestety też podpuszczono i kilku z nas weszło na antenę w mocno imprezowym nastroju. Wydawało nam się, że jesteśmy fajni, bo zagramy inną muzykę, bo słuchacze na pewno będą zachwyceni, będą chcieli z nami rozmawiać. Nie chcieli. Zrobiliśmy kawałek żenującego szczeniackiego radia, zupełnie bez pomysłu, bez polotu, racząc siebie i innych koszarowym humorem. Nikt, zupełnie nikt nie pokusił się o refleksję, że może właśnie niszczymy nasze marzenia, że to, o co walczyliśmy tak długo może zaprzepaścić ten jeden idiotyczny wybryk. Audycja trwała może godzinę o godzinę za długo. Następnego ranka obudził mnie telefon od naczelnego: Panie Kamilu, wpadnie pan do mnie po programie? Szedłem tam, jak na ścięcie, z poczuciem winy, z tym palącym pytaniem po co ci to było? Wstyd mieszał się z adrenaliną. Radiowy korytarz wydawał się nie mieć końca. W ustach znów pojawił się dobrze mi znany smak frustracji. Kiedy otworzyłem drzwi gabinetu, wiedziałem, że przegrałem. Nie było innej opcji. Żaden szanujący się dyrektor programowy nie będzie miał litości dla ludzi, którzy po imprezie pojawiają się na antenie, robiąc hucpę i szargając dobre imię stacji. Usiadłem na krześle. Zauważyłem leżące na biurku dokumenty. Pomyślałem: Wypowiedzenie. Już po mnie. Zmarnowałem wszystko, na co pracowałem od dziecka. W głowie aż huczało. Na plecach pojawił się zimny pot. Jakby tego było mało, Grzegorz zaczął. Panie Kamilu, y, pamięta pan tamtą audycję? To było jak cios w serce. Ciężki nokaut. Leżę na deskach, jestem liczony. Sędzia beznamiętnie patrzy w moje rozbiegane oczy. Świat dookoła mnie wiruje. 3, cztery, pięć. Czuję, że zapadam się w otchłań porażki. Lepkie powietrze przyczepia się do mojego ciała, powodując, że staje się coraz cięższe. Sześć, siedem, osiem. Koniec. Przegrałem. Wszystko stracone. Pamięta pan te audycję? Głos naczelnego wyrywał mnie z otchłani. Znowu siedziałem w jego pokoju, czekając na ostateczne słowa. Zawiodłem się na panu, nie spodziewałem się tego, wydawał się pan taki rozsądny. Dostał pan nagrodę. Miałem wrażenie, że jestem częścią biochemicznego eksperymentu, że testuje się na mnie jakiś ogłupiający lek. Czy naczelny przed chwilą powiedział coś o nagrodzie? Ta audycja o narkotykach, dodał, chwali Bóg, została nagrodzona za najlepszą radiową publikację o uzależnieniach w mediach studenckich. Rzeczywiście, zrobiłem taki wywiad z byłymi narkomanami, ale nie sądziłem, że ktokolwiek zwróci na to uwagę. Proszę, powiedział wręczając mi kartkę. Tu ma pan zaproszenie na oficjalną galę. Gratulacje, kawał dobrej roboty. Wszechświat kolejny raz mnie uratował. To było jak druga szansa, nowy początek, szybkie wezerowanie pamięci podręcznej. To wydarzenie stało się dla mnie niezwykle cenną lekcją. Nigdy więcej nie poprowadziłem programu w takim stanie. Mało tego, od tamtego czasu prowadzenie programu traktuję jak prowadzenie samochodu, jeśli masz mówić, dzień wcześniej nie pijesz, nie ma taryfy urgowej. Wiele lat później, kiedy w czasie wielkich eventów często mnie alkoholem, na odwagę zawsze dziękowałem. W tej kwestii wyczerpałem limit wybaczania u wszechświata. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo będę potrzebował jego ratunku, stojąc na scenie przed milionami telewidzów na żywo i modląc się, by artystka wreszcie się na niej pojawiła. Ale o tym nieco później. Łopatka z przechlewa. Kamil, zajrzy do nas po programie. Chciałbym, żebyś podpisał papiery, żebyśmy mogli ci puścić przelew. Oznajmiła koleżanka. Zajmująca się biurowymi sprawami. Oto nadszedł czas na radiową wypłatę. Miasto będzie moje. Drży zielona góro, gwiazda odbiera kasę i rusza na nocne harce. Jakieś 120 godzin spędzonych za konsoletą, co najmniej drugie tyle, w domu na przygotowaniu, szukaniu, szperaniu, by znaleźć swój radiowy święty gral, by stworzyć program zmieniający oblicze polskiej radiofonii. Zabawne, że do dziś wierzę w to, że ten program jeszcze nadejdzie, że kiedyś na kartach radiowej historii, przy literce B, pojawi się Baleja. Radiowiec, który wzniósł radio na wyższy poziom, zwany polskim Marconi. Jak już się mogliście przekonać, wielkie ego w tej pracy jest niezbędne. Bez czasami przesadnej wiary w siebie, lepiej nawet nie zaczynać. Nadszedł więc dzień wypłaty. 240 złotych. Nie starajcie się doszukać tutaj błędów w druku. 240 polskich złotych. No ale przecież radio to nie praca, to pasja, to coś, co się robi dla przyjemności. Przecież wy, radiowcy, kochacie to, co robicie. To prawda. Kochamy również, jak wszyscy, mieć zapłacone rachunki, dach nad głową, samochód bez dziury w tłumiku powodującej, że za każdym razem, kiedy odpalisz silnik, całe osiedle jednogłośnie mruczy pod nosem Ho, 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 ho ten dziad z pod trójki ciągle jeździ rozklekotanym rzęchem. Prawda jest brutalna. Znam wielu radiowców, którzy traktują tę pracę wyłącznie jako hobby, właśnie z tych prozaicznych powodów. Zdaję sobie sprawę, że finansowe realia radia akademickiego były wyjątkowo niekorzystne dla studentów. Niestety do dziś w lokalnych rozgłośniach prowadzący ledwo wiążą koniec z końcem. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii Greg James, prowadzący poranny program BBC Radio 1, zarabia 300 tysięcy, uwaga, funtów rocznie, co daje jakieś 120 tysięcy złotych na miesiąc. I zdecydowanie nie jest w czołówce finansowego peletonu. Na szczęście jeśli jesteś gadułą, nie boisz się mikrofonu i sceny, to prędzej czy później trafi ci się mikrofonowe chałturzenie. Mamy dla ciebie świetne zajęcie, będziesz animatorem w supermarkecie, powiedział Krzysiek, właściciel agencji eventowej. <grymne> <grymne> Supermarket? Ja, super, nie ma co, brzmi jak platynowy kontrakt. Odpowiedziałem w myślach. Ale co dokładnie miałbym robić? zapytałem. No wiesz, pogadasz trochę do ludzi o promocjach, 10 godzin dziennie, dobrze płacą, spoko robota. Nie brzmi tragicznie, pomyślałem. Bo stoję, pogadam, dorobię. jest to wykonalne. Nie miałem pojęcia, w co się pakuje. Kilka dni później stawiłem się w sklepie w najlepszej jedynej koszuli, jaką miałem. Odebrałem instrukcję od szefa marketingu, który beznamiętnie wręczył mi listę produktów. Łopatka z przechlewa? Co to jest? Zapytałem zdziwiony. No, takie mięso. Mamy w superpromocji jeszcze cytryny. Rozumiesz, stoisz sobie w sklepie i zachwalasz, że mamy taką odjazdową promocję, że jak w danej godzinie kupisz dwa kilogramy łopatki z przechlewa, to zapłacisz za nią tylko 9,99. Jeszcze cytryny są super mega tanie i tylko przez godzinę. Nie ukrywam, wiążemy z tobą ogromne nadzieje. W tym sklepie dbamy o dobro wspólne. Wszyscy gramy do jednej bramki, a nasz sukces jest najpiękniejszą zapłatą za poświęcenie. Miałem wrażenie, że stoi przede mną niespełniony Kazimierz Górski polskiego marketingu. Facet mówił o łopatce z przechlewa, a brzmiał jakbyśmy byli na przylądku Canaveral i za chwilę mieli odbyć pierwszy komercyjny lot w kosmos. Ale wiecie, w życiu są dwie opcje: albo robisz wszystko na 200%, nawet jeśli masz zachwalać łopatkę z przechlewa. W szalonej promocji tylko dziś, tylko przez godzinę za 9,99 i pamiętaj, aby skorzystać z szalonej promocji, należy przed upływem promocyjnej godziny przekroczyć linię kasy. Albo stwierdzasz, zadzielając nosa: Jestem stworzony do wyższych rzeczy, nie ubrudzę swojego nazwiska taką promocją. Mój głos nie będzie wam służył za tubę propagandową. Od dziecka byłem zwolennikiem pierwszej opcji więc punktualnie w samopołudnie niczym John Wayne. Na Dzikim Zachodzie stanąłem w centrum handlowym wyposażony w mikrofon i zacząłem animować: łopatkę z przechlewa, cytryny, cukier, mandarynki, masę makową, pomarańcze, wiejski chleb, ser idealny na sernik całą świąteczną listę zakupów co godzinę dwa produkty. Użyłem całej swojej pasji i miłości do mikrofonu, by o tym mówić. A że przy okazji studiowałem marketing polityczny, udało się wszystko okrasić odpowiednią socjotechniką. Niczym korespondent wojenny podkręcałem emocje. Jeszcze tylko pięć minut i zmarnujecie swoją szansę na wyjątkową, oszałamiającą promocyjną cenę łopatki z przechlewa. Do dziś ta nazwa śni mi się po nocach. Nie może jej zabraknąć na świątecznym stole. Ludzie, dzwońcie do przyjaciół, do znajomych. To się więcej nie powtórzy. Czegoś takiego jeszcze nie było. Robimy to specjalnie dla was. Nikt inny nie ma takich cen. Dołóżcie do tego gestykulację, ruchy Johna Travolta z Pulp Fiction i mocno podkręcone głośniki. To się nie mogło nie udać. W efekcie produkty znikały z półek jak w czasach PRL-u. Dochodziło do dantejskich scen. Ludzie bili się o cukier. Dział magazynowy nie nadążał z uzupełnianiem zaopatrzenia. Palety mąki wjeżdżały w asyście ochrony, kupowano na zapas. W sklepie zapanowało prawdziwe szaleństwo. Ponieważ byłem tylko głosem, mogłem z ukrycia obserwować reakcję ludzi. Do dziś nie zapomnę jak pani na moje oko w wieku 50+ plus, podbiegła do stoiska z owocami i zaczęła nerwowo pakować pomarańcze do torby. Wzięła ich z dziesięć kilogramów. Podejrzewam, że byłoby więcej, gdyby nie fakt, że skończyło się jej miejsce w reklamówce. Kiedy tak wkładała ostatni owoc, podbiegła do niej córka i zaczęła krzyczeć, mamo, co ty ulicha robisz? Opanuj się, po co ci tyle pomarańczy? Pani zaś. Niczego sobie z tego nie robiąc, odpowiedziała: Nie słyszałaś, co mówili? Takich pomarańczy nie ma na rynku. To prawdziwe, sycylijskie. Pan tu mówi, że pyszne, zdrowe. I taka cena się więcej nie powtórzy. Po dziesięciu godzinach moja misja dobiegła końca. Houston. Meldujemy wykonanie zadania. Wlakadłowiec dotarł do stacji ISS. Jesteśmy zadokowani. Sklep zaliczył w tym dniu rekordowy obrót, a ja dostałem propozycję pracy. Może byś do nas przyszedł na cały etat na animatora świetnie ci poszło powiedział szef marketingu. Dzięki. Przemyślę to. Po dziesięciu godzinach, wrzasku, świateł, czułem się jak Rudy 102, po nagraniu ostatniego odcinka Czterech Pancernych i Psa byłem nieprzytomny. Bolało mnie wszystko, ale wiedziałem jedno: że mikrofon jest całym moim życiem i że jest w nim coś magicznego. Mało tego, Przekonałem się na własne oczy, czym jest siła słowa i co w praktyce oznacza to, o czym pisał mistrz manipulacji Cialdini w książce Wywieranie wpływu na ludzi. Łopatka z przechlewa stała się moim kołem ratunkowym. Gdy wiele lat później poproszono mnie na przykład o zrobienie programu o problemach dróg moczowych, bo takie było zamówienie sponsora, powiedziałem jasne, damy radę i zrobiłem to z równie wielką pasją. W tym samym czasie Uświadomiłem sobie jeszcze jedną kwestię. Czas iść dalej, czas podbijać świat. I tak, na mojej drodze, już za chwilę, pojawiło się polskie radio. Rozmowa, której nie było. Prezes za chwilę pana przyjmie, oznajmiła elegancko wyglądająca asystentka. Czy napije się pan kawy? E, poproszę. Odpowiedziałem z pewną dozą nieśmiałości. Siedziałem na skórzanym fotelu przed pokaźnym starym biurkiem w wielkim gabinecie prezesa Polskiego Radia w Zielonej Górze, czując unoszący się w powietrzu zapach historii. Pomyślałem sobie, że mógłby pan poprowadzić takie pasmo od godziny dziesiątej. Myślę, że pańska energia i zapał do pracy mogłyby odświeżyć naszą antenę, powiedział prezes bez cienia uśmiechu na twarzy. I tak oto. Zostałem dziennikarzem polskiego radia. Czasy radiowej Akademii skończyły się bezpowrotnie. Przyszła pora na poważne radio z kilkudziesięcioletnią tradycją i z panem realizatorem za szybą, z prawdziwą płytoteką. Pierwszy kontakt z wielkimi budynkami, ze sprzętem, o którym w akademickiej rozgłośni można było pomarzyć, totalnie mnie przytłoczył, ale i zauroczył. Czułem, że zaczynam oddychać pełną piersią. Gdzieś z tyłu głowy mój radiowy przyjaciel skakał z radości. Byłem szczęśliwy. Odnalazłem azymot i nareszcie mój okręt mógł wypłynąć z portu. Wiedziałem, że na pełnym morzu czeka masa niebezpieczeństw, ale postanowiłem, że mocno chwycę za ster. Pokażę im wszystkim nową jakość, będę howardem sternem polskiego radia. Koniec z beznamiętnymi komunikatami. Czas na energię. Powiew świeżości. Mój program będzie mocnym wietrzeniem anteny. Łup! Odgłos uderzenia wyrwał mnie z patetycznych rozważań. Siedziałem w samochodzie tuż pod siedzibą radia i byłem tak zaoferowany, że przy cofaniu przygrzmociłem w auto stojące za mną. O nie! O matko! Co ja narobiłem? Nie, nie, przecież zaraz mnie wyrzucą! Spanikowałem. Siedziałem nieruchomo, zastanawiając się, co dalej. Czy właśnie tak miała się zakończyć moja kariera? która ledwo co się zaczęła, kolejny raz jakaś głupota miała pokrzyżować moje plany, przekreślić marzenia? Oddychaj baleja, oddychaj, mówiłem do siebie głośno. Co zrobić w takiej sytuacji? Delikatnie wcisnąłem sprzęgło, wrzuciłem jedynkę i odjechałem kilkadziesiąt centymetrów. Odczekałem kilka chwil, później niczym typ z podciemnej gwiazdy zacząłem się rozglądać. Nie ma kamer, nie wszystko stracone, pomyślałem. Czułem się jak bohater skandynawskich kryminałów. Brakowało tam tylko mgły i wilgotnego zapachu sosnowego lasu, bezlitośnie wpadającego za kołnierz. Skrzypnięcie starej klamki samochodu. Zgrało się idealnie z kliknięciem zamka. Skórzany but wylądował na asfalcie, później dołączył do niego drugi. Działanie czysto matematyczne. Raz, dwa, wysiadasz, trzy, cztery, podchodzisz do tyłu pojazdu bez zwracania na siebie uwagi, dyskretnie upuszczasz klucze, kucasz i oceniasz zniszczenia. Plan był idealny. Drżącymi rękami podniosłem kluczyki i spojrzałem na moją ofiarę. Spodziewałem się najgorszego. Uderzenie było dość głośne. Oczami wyobraźni widziałem pęknięty zderzak, rozbitą lampę, masę kolorowego plastiku na drodze. Widziałem, jak tłumaczę się policji, jak wypisują mi mandat, jak brudzę swoją pierwszą, poważną radiową kartkę w CV. Wzrok powędrował w miejsce, w którym jeszcze przed chwilą znajdował się hak do mojego samochodu hak, który spowodował jedną małą ryskę na tablicy rejestracyjnej auta stojącego za mną. Jedna mała ryska żadnego wgniecenia, żadnych odprysków, pęknięć. Jedna mała, kompletnie niewidoczna ryska. Uśmiechnąłem się i spojrzałem w górę. Dziękuję, powiedziałem szeptem. Zacząłem wierzyć, że tam na górze ktoś mnie naprawdę lubi. Kiedy wiele lat później podczas występu telewizji na żywo, transmitowanego w dwudziestu krajach na świecie, wysypał się scenariusz i groziła nam spektakularna katastrofa. Przekonałem się o tym, że. Sympatia wszechświata do mnie musi być naprawdę duża. Ale o tym jeszcze opowiem. Tymczasem moje radiowe życie nabrało wyraźnego rozpędu: programy, lista przebojów, wieczorne muzyczne audycje, na które zabierałem ze sobą koszyk płyt. Tak, wtedy istniało coś takiego jak płyty CD. Nie grało się z komputerem jak dzisiaj w większości stacji. Nie było z góry zaprogramowanej listy piosenek ani badań muzycznych, które bezlitośnie decydują, co się pojawia na antenie, a co nie. Była zabawa, bezcenny kontakt ze słuchaczem. Pojawiły się pierwsze reprymendy, że za ostro, zbyt politycznie. Ale przede wszystkim, na swojej drodze spotkałem kilku wspaniałych ludzi, którzy pokazali mi, jak skutecznie okazywać miłość do radia. Nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, bo mógłbym kogoś pominąć, a każda z osób, która dołożyła cegiełkę do mojego dziennikarskiego fundamentu, zasługuje na wielkie słowa uznania. Otoczenie, w którym dojrzewałem, nie było wolne od polityki, układów i powiązań. Po latach, kiedy ktoś próbował mnie wciągnąć w jakieś rozgrywki, powtarzałem sobie, nie takie rzeczy widziałem, pracowałem w polskim radiu. Historia, która do dzisiaj przyprawia mnie odreszcze, wydarzyła się na radiowym balkonie, gdzie znajdowała się palarnia. Tak, jeszcze wtedy paliłem. Jestem kalką wielu radiowych historii. Kto nie palił, nie był w towarzystwie. Kto nie wychodził na fajkę, ten nie znał plotek, a tym samym tracił amunicję w potencjalnych pojedynkach. Idziemy zajarać? Zapytał jeden z wyżej postawionych dziennikarzy. Chętnie, odpowiedziałem. Poczęstował mnie papierosem, odpalając go w sposób, którego nie powstydziłby się Bogusław Linda w psach, Je wypuścił dym tak wymownie, że nie miałem wątpliwości, czeka mnie wojenno-tajna rozmowa. Pewnie podobnie wyglądały na narady Winstona Churchilla i królowej Elżbiety, gdy ważyły się losy Wielkiej Brytanii. Słuchaj! Znowu ta teatralna pauza. Zżerała mnie ciekawość. Za chwilę usłyszę, że chcą mnie wziąć do partii albo, że muszę się poddać lustracji albo, że ktoś widział, jak rok temu miałem stłuczkę na parkingu. Serce waliło mi jak szalone. Tej rozmowy nie było, dodał. Teraz nie miałem najmniejszych wątpliwości, że szykuje się coś wielkiego. Facet, z którym rozmawiałem kilka razy w życiu. Wciągał mnie w jakąś grę. Chciał zrobić ze mnie najemnika w swojej walce. Bo ty jesteś dobry, a my szykujemy małą rewoltę. Kolejna nikotynowa chmura wyleciała z jego płuc. Szare esy flores nadawały złowieszczego anturażu całej sytuacji. Szykujemy zmiany na samej górze, jeśli mnie dobrze rozumiesz, na samej górze. W mojej koncepcji radia będziesz prowadził poranek. Nie wiem, co czuli żołnierze na Westerplatte, kiedy padły pierwsze strzały z pancernika Schleswig-Holstein, ale domyślam się, że ich zaskoczenie mogło być podobne do mojego. Oto, na szachownicy ktoś chciał zrobić roszadę, a ja miałem być pionkiem w tej rozgrywce. Sytuacja patowa. Nie mogłem się wymigać od udziału w tym spisku. Wiedziałem, że cokolwiek zrobię, zostanę częścią tej potyczki, że będę po jednej lub po drugiej stronie barykady. Moja wiara w radiową czystość i pasję została właśnie zbrukana. Stojąc na tym balkonie, uświadomiłem sobie, że radio nie jest świątynią, miejscem dla ludzi wybranych, że nie będzie oazą niewinności, że pracują tu normalni, zwykli ludzie, z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze swoimi słabościami, egoizmem, z wybujałym ego i chorobliwą chęcią zdobywania władzy. To jak? Wchodzisz w to? Beznamiętny głos mojego rozmówcy wyrwał mnie z rozważań. Słuchaj, e, zawahałem się. Jest mi bardzo miło, że o mnie pomyślałeś. Zaciągnąłem się papierosem. Jakby co, daj znać. Na tym zakończyła się nasza rozmowa. Po minie mojego przyszłego, niedoszłego szefa wywnioskowałem, że nie takiej odpowiedzi się spodziewał. Oczekując ode mnie pełnego zaangażowania. Panie Kamilu, tu na pewno nauczy się pan radia. Powiedział do mnie prezes w czasie naszej pierwszej rozmowy. Miał rację. Poznałem jego jasne i ciemne strony. Zrozumiałem, że cokolwiek się dzieje dookoła mnie, muszę robić swoje. Układy i rozgrywki zostaw innym, a sam skup się na tym, co potrafisz najlepiej. Dawaj ludziom powody do uśmiechu. By włączając radio otrzymywali radość, twoją energię i zaangażowanie. Bo, jak śpiewają artyści piwnicy pod baranami, przy całej swej złudności, znoju i rozbianych marzeniach, jest to piękny świat. Piękny radiowy świat, który już za chwilę szykował dla mnie najpiękniejszą niespodziankę mojego zawodowego życia. Ostatni autobus. Szanowny panie, nazywam się Kamil Baleja, jestem dziennikarzem Radia Zachód, lokalnego oddziału Polskiego Radia w Zielonej Górze. Kolejny raz wysyłam panu moje demo. Nawet jeśli pan nie odpisze, nie przestanę wysyłać, bo wiem, że kiedyś będzie pan chciał mnie zatrudnić w RMFFM i prędzej czy później stanę się częścią żółto-niebieskiej załogi. Kamil Baleja. Jeśli nie masz wiary w siebie, jeśli sam w siebie nie uwierzysz, to dlaczego inni mieliby wierzyć w ciebie? Jak sami widzicie, wiary mi nie brakowało. Po roku pracy w Radiu Zachód zacząłem wysyłać takie maile do dyrektora programowego RMFFM. Regularnie, co kilka miesięcy, przypominałem o sobie, pisząc, że nic mnie nie odwiedzie od celu, jakim ma być praca w największym radiu w Polsce, bo jeśli aspirować, to jak najwyżej. Nie dostałem ani jednej odpowiedzi, ale postanowiłem się tym nie przejmować. Kiedyś odpiszą, kiedyś dadzą znać. Po wielu latach, w jednej z rozmów z dyrektorem programowym, usłyszałem jego wersję tej historii, która brzmiała mniej więcej tak. Przychodziłem do pracy, patrzę, znowu mail od ciebie, znowu wysłany po nocy. Wariat jakiś. Słucham i słyszę, że się rozwijasz, ale nie odpisuję. Mieją miesiące, znowu piszę, że znowu wysyłasz maile o drugiej w nocy. Znowu twoje wejścia są lepsze niż kilka miesięcy wcześniej. Czyli rozwijasz się, a nikt cię nie prowadzi. Stwierdziłem, Wariat, może się z nim spotkać. Zanim jednak pojawiła się odpowiedź, trwała w najlepsze moja przygoda z polskim radiem. Czułem się tam jak w domu, znałem wszystkich, pojawiły się nowe przyjaźnie. Wtedy też przekonałem się, że w radiu nie ma ludzi normalnych. Tak, wszyscy jesteśmy wariatami schowanymi w swoim świecie, ześwirowanymi na punkcie swojej pasji. Zamiast świąt z rodziną, Wybieramy te na antenie. Zamiast spania do ósmej, pobudkę o czwartej, żeby zdążyć na poranny program. Jeśli szukacie swojej drugiej połówki, strzeżcie się tych, którzy pracują w mediach. Mają swoje świątynie, do których was nie wpuszczą, i dziwactwa, których nie zmienią. I nigdy nie będziecie w stanie czegokolwiek zaplanować, bo nieprzewidywalność i ciągła adrenalina jest tym, co napędza ich do działania. Jak bowiem żyć z człowiekiem, który wszystkie pieniądze przeznacza na płyty i chodzi w dziurawych butach, a kiedy pada deszcz, musi zakładać foliowe reklamówki? Albo jak budować stabilność finansową z kimś, kto ma takiego bzika na punkcie dźwięku, że jest w stanie wydać wszystkie oszczędności życia na nowy kabel do głośników? który sprawi, że trąbka Johna Coltrane'a zabrzmi delikatniej. Wokal Johnny Mitchell będzie jeszcze piękniej wibrował, a gitara Davida Gilmora osiągnie nieznaną dotąd przestrzeń. Poważnie, tacy artyści pracują w radiu. Jeśli szukacie spokojnych, życiowych partnerów i spotkacie radiowca, czym prędzej bierzcie nogi za pas. Oprócz pasjonatów... Poznałem także kilka osób, które organizowały eventy i zostałem panem z mikrofonem na scenie, dumnie zwanym konferansjerem, choć wydaje mi się, że to stwierdzenie mocno na wyrost. Prawdziwym konferansjerem był Bogusław Kaczyński. My jesteśmy co najwyżej sprawnymi rzemieślnikami słowa. Lokalne imprezy, do których wynajmuje się prowadzących, rządzą się swoimi prawami. Jesteśmy od tego, żeby mówiąc kolokwialnie, wszystko się kleiło. Kiedy prowadzący wychodzi na scenę, często za jego plecami pojawia się zespół, który ustawia sprzęt i gdy wszystko jest gotowe, pada słynne A teraz przed wami... Nieodzownym elementem każdego eventu są sponsorzy. Im mniejsze wydarzenie, tym bardziej są wymagający, a potrafią być wyjątkowo namolni. Panie Kamilu, pan powie, że te koszulki są od sklepu mięsnego. Upewnia się przedstawiciel sponsora. Tak? powiem. I niech pan pamięta, by powiedzieć, że mamy w ofercie zniżkę na mięso. Czyżby znowu łopatka z przechlewa? Może ja byłem w poprzednim wcieleniu rzeźnikiem, skoro temat mięsne tak do mnie lgnął. Oczywiście, pamiętam, mam zapisane w scenariuszu, powiem. Odpowiadam, najbardziej asertywnie, jak tylko potrafię. Zwykle po 10 minutach pojawia się ta sama osoba i mówi: Wie pan, bo my jeszcze mamy parówki, to może pan powie, następnym razem, jak pan będzie na scenie, że parówki są w namiocie numer 5. Jednak nie to jest najgorsze. Rozumiem sponsorów. Wydali pieniądze, oczekują świadczeń, traktują to jako inwestycje, a że nie mają pojęcia o realiach scenicznych, chcą przemycać dziwaczne treści. Najtrudniejsze sytuacje zdarzały się, gdy w okolicach sceny pojawiali się oficjele, wodarze, samorządowcy, którzy sygnowali swoim nazwiskiem imprezę. Za wszelką cenę chcieli być reżyserami tych wydarzeń i przed finałem, w czasie koncertu Gwiazdy Wieczoru, wpadali na genialne pomysły. Panie prowadzący, pan powie, że za chwilę odjeżdża ostatni autobus. Zagaja samorządowiec z tym wąsem i koszulą, która mocno opina go w pasie. No pan powie, bo później ludzie nie będą mieli jak wrócić. Powtarza, żebym wszystko na pewno dobrze zrozumiał. Stoi otoczony całym wianuszkiem pomocników asystentów, którzy niczym mewy huralnie wturują. No powie, powie, autobus, autobus, ostatni, ostatni. Ale panie, tu pada oficjalna nazwa stanowiska... Na scenie Gwiazda Wieczoru, tak się nie robi. Mam po prostu wejść, przerwać ich koncert i powiedzieć: Proszę państwa, za chwilę odjeżdża ostatni autobus? Samorządowiec patrzy na mnie lekko nieobecnym wzrokiem, jakby nie rozumiał, co do niego mówię. No właśnie, tak? Odpowiada i szczerze zęby. W czym ma pan problem? W niczym odpowiadam. Chwilę później wchodzę na scenę. Członkowie zespołu Gwiazdy Wieczoru patrzą na mnie jak na wariata. Czego chce ten wyfiołkowany facet, kiedy my tu robimy show? Szanowni Państwo, mam ważny komunikat od organizatora. Yy, za trzy minuty odjeżdża ostatni autobus. Powtarzam, za trzy minuty odjeżdża ostatni autobus do Zielonej Góry. Kończę. Schodzę ze sceny. Muzycy stoją jak wryci. Samorządowiec z daleka pokazuje mi uniesiony kciuk, a pod sceną. Okazuje się, że mniej więcej w 30 sekund po moim komunikacie szaleje istne tsunami. Wszystkich momentalnie zdmuchnęło. Pustka. Zostali organizatorzy i lokalny koneser tanich win. Muzycy nadal stoją, patrzą na mnie i zaczynają grać. W przestrzeń dla samorządowca, jego świty i lokalnego entuzjasty tanich trunków. Publiczność jak marzenie. Na scenach działy się jeszcze dziwaczniejsze historie. Puste stoki beznarciarzy, dla których zorganizowano event czy paląca się scena na początek telewizyjnego Sylwestra. Ale o tym jeszcze wam opowiem. Jak odejdziesz? To się zabije. Panie Kamilu, najwyższa pora się spotkać. Kiedy może pan przyjechać do Krakowa? Dyrektor programowy są takie dni, które pamięta się do końca życia. Są takie chwile, gdy przeżywamy tak silne emocje, że jesteśmy później w stanie ze szczegółami odtworzyć historię, która nam się przytrafiła. Pamiętamy zapachy, smaki, kolory. Nasz umysł zapisuje na twardym dysku migawki, jakby chciał nam pomóc sprawić, byśmy za każdym razem, kiedy tylko chcemy, potrafili dokładnie zrekonstruować dane wydarzenie. Takim wydarzeniem był bez wątpienia mail od dyrektora programowego RMFFM. Wiadomość pojawiła się w mojej skrzynce odbiorczej pod koniec 2006 roku. Jak to zwykle bywa, nie jesteśmy przygotowani na takie historie. Zaskakują nas w najmniej oczekiwanym momencie. Emocje tego dnia były bezcenne. Wyglądało to mniej więcej tak. W tle zaczyna się stłączyć nastrojowa muzyka. Pierwsze dźwięki subtelnego pianina, po których następuje równie delikatne entree z sekcji smyczkowej Słyszycie to. Obraz zwalnia. Staje się rozmyty. Siedzę przed komputerem, beznamiętnie klikając wraczkujący jeszcze wtedy polski internet. Mruczący kot ociera się moją nogę. Słyszę charakterystyczny odgłos. Plumknięcie oznaczające nowy mail w skrzynce pocztowej. Zerkam i widzę. To jest ten mail, na który tak długo czekałem. To jest klucz, którego szukałem od wielu lat. To jest drogowskaz, który wskaże mi zupełnie nową drogę i wywróci moje życie do góry nogami. Nastrojowa muzyka cichnie, ustępując miejsca Cherokee of Fire Vangelis. W moich żyłach krew zaczyna płynąć szybciej. Serce, doprawione nagłym wyrzutem adrenaliny, już nie bije. Zaczyna łomotać z prędkością pendolino. Moja głowa porusza się w zwolnionym tempie. Świat przypomina bezbarwną maść. Wszystko jest oddalone, schowane. Samochody stają na ulicach. Na bloku, w którym mieszkam, pojawia się pięknie łopocząca polska flaga. Kółka odskórzanego biurowego krzesła ociężale wprawiają mnie w ruch. Ciężkie, betonowe nogi kierują się w stronę kuchni, gdzie właśnie przygotowuje się pięciodaniowy obiad, mający uzupełnić cotygodniowy studencki deficyt kaloryczny. Milimetr po milimetrze, powolna sekwencja rąk i nóg, sprawia, że moje ciało zaczyna się przemieszczać. Nad moją głową przelotują śmigłowce, przecinając gęste od emocji powietrze, a piloci, żołnierze marines dumnie salutują, znikając na tle zachodzącego słońca. Widać tłum szczęśliwych ludzi, w którym nagle kto się zaczyna bić brawo. Pojawia się atmosfera pikniku rodzinnego z czasów dr Queen, a ja biegnę jak maratończyk, powoli do celu pokonuję ostatnie metry, dzielące mnie od rodzinnej kuchni, i wpadam do niej dumnie, unosząc ręce. Wygrałem. To jest mój dzień chwila, która stanie się nowym początkiem przepustką do lepszego świata. Właśnie tak zapisała to moja pamięć. W rzeczywistości było dużo mniej spektakularnie nie śpiewały anielskie chóry ale radość z tego, że po wielu miesiącach przestałem być ignorowany okazała się ogromna. Gdzieś podświadomie czułem, że nie będzie to zwykłe spotkanie, kurtuazyjna rozmowa że właściwie jestem już przyjęty że teraz czeka mnie świetlana przyszłość gwiazdorski kontrakt i celebra bycia na szczycie radiowej góry. Jak się miało okazać za kilka miesięcy, byłem w ogromnym błędzie. Standardowe procedury przyjmowania do radia wyglądają bardzo podobnie. Najpierw jesteś zapraszany na krótką rozmowę, mającą na celu obwąchanie zawodnika. Później następuje krótki mecz pokazowy, w czasie którego musisz zaprezentować kilka swoich efektownych zagrywek, najlepiej zaliczyć asystę, strzelić karnego i pokazać, że potrafi się tak samo dobrze uderzać z lewej, jak i prawej nogi. Krótko mówiąc, masz się pokazać, zostawiając coś w zanadrzu, asa w rękawie na kolejne mecze. W tym celu umieszcza się delikwenta w studiu nagraniowym i każe mu się zrobić program do puszki. Nadszedł mój test. Dzień, w którym pierwszy raz miałem przyjechać na kopiec. Siedziba radia RMFFM znajduje się w Krakowie, tuż przy kopcu kościuszki. Dlatego wszyscy mówią, że są na kopcu. A gdy wychodzi się z radia, nie mówi się: jadę. Ale zjeżdżam, albo posługuję się jednym z bardziej uniwersalnych krakowskich słów, zdupcam. Do dziś nie przestaje mnie zadziwiać szeroki zakres semantyczny tego czasownika. Na kopcu się nie pracuje, a za Nie gra się energicznej muzyki, tylko się nadupca. A gdy coś nie pójdzie i położysz jakiś program, wszyscy używają słowa zdupcyłem. Krakowsko-kopcowa nomenklatura. Obfituje w dużo więcej językowych smaczków. Jeśli prowadzący ma zapisane na kartce swoje radiowe wejście, wtedy ma upisaną ani muchę. Jeśli chce z kimś wyjść zapalić, mówi Chodź na fajkę. Jeśli natomiast musi skrócić piosenkę i odezwać się na jej końcówce, bardzo często słyszy "dupka jest twoja" albo "przygnić dupkę". Opanowanie tej nomenklatury zajęło mi jakiś czas, ale do dziś łapię się na tym, że kiedy w Warszawie wracam z radia i dzwonię do żony, wciąż zdarza mi się mówić: No to zjeżdżam, zaraz będę. Dzień pierwszego nagrania był magiczny, przepełniony emocjami. Założę się, że byłbym całkiem niezłym materiałem badawczym dla biochemików. Mój organizm zamienił się bowiem w dziwaczny koktajl endorfinowo-adrenalinowy. Chciałbym wam powiedzieć, że okazałem się złotym dzieckiem eteru, że nagranie poszło mi genialnie, a na Kopcu do dziś krążą powieści o tym, jak niezwykły program wtedy zrobiłem. Prawda, niestety, wyglądała zupełnie inaczej. Głos pływał, wokal był niestabilny, gardło od stresu zaciśnięte, szczęka całkowicie sparaliżowana. Gdzieś w zakopanym domowym archiwum mam jeszcze nagranie z tamtego dnia. Za każdym razem, kiedy. Chcę się potorturować, przypomnieć sobie o słowie pokora włącza je, zawsze tak samo mocno się czerwieniąc. Jak się później okazało, nie byłem wyjątkiem magia marki i świadomość tego, że pracuje się w największym radiu w Polsce, powoduje, że nawet najtwardsi zawodnicy podają jak Andrzej Gołota w walce z Lenoksem Luisem. Jeśli do tego dołożycie młodzieńczą wiarę w to, że od jednego nagrania może zależeć całe dalsze życie. Efektów w postaci stresu nie do udźwignięcia, możecie się sami domyślać. Gdybym wtedy wiedział, jakiej adrenaliny dostarczy mi mój pierwszy program, od razu zapisałbym się do kółka anonimowych stresoholików. Mój pierwszy program, nagrany do puszki w RMFFM, chyba nie był aż tak zły. Po dwóch tygodniach zostałem bowiem ponownie zaproszony na jeszcze jedno nagranie. Jest dobrze, pomyślałem. Testują mnie, czyli nie wszystko stracone. Miałem dziwne przeczucie, że trafiłem w odpowiednie miejsce, że odnalazłem swój kawałek radiowego nieba. Na początku 2007 roku pojawiła się konkretna propozycja przejścia do Rmffm. Nadeszła pora zamknięcia starych spraw, pożegnania się z Radiem Zachód i oznajmienia wszystkim że na mnie już czas. Ostatnie programy nigdy nie są łatwe. Niby powinno się otworzyć szampana i świętować początek nowego życia, ale praktycznie zawsze bliżej ci do butelki whisky, którą wypijasz z kolegą w zanymionym, ciemnym lokalu. Starasz się zachować optymizm i radość, ale gdzieś pod skórą pojawia się strach przed tym, co nowe. I smutek, wynikający z tego, że nadchodzi czas pozostawienia całkiem nieźle zadbanego ogródka, w którym byłeś po imieniu z każdym źdźbłem trawy. Jak się okazało, w trakcie ostatniego programu słuchacze podzielali moje nastroje. Ktoś zapłakany do ciebie, powiedział realizator pomiędzy piosenkami. W słuchawce usłyszałem zdanie, które mnie zmroziło. Jeśli odejdziesz, to się zabiję. Zupełnie nie wiedziałem, jak zareagować, co zrobić, jak rozmawiać. Totalnie mnie sparaliżowało. A co jeśli ten słuchacz mówi prawdę? Co zrobię, kiedy spełni swoją groźbę? Czy powinienem to zgłaszać? Myśli kłębiły mi się po głowie. Na szczęście, po kilku minutach rozmowy, okazało się, że to był tylko chwilowy akt rozpaczy. Ten epizod pokazał mi, jak silne mogą być uczucia fana, jak ogromna więź potrafi się wytworzyć pomiędzy słuchaczem a prowadzącym. Przekonałem się, że emocje i uczucia odbiorców bywają tak intensywne i prawdziwe, że odejście kogoś ze stacji może być ciosem porównywalnym do sytuacji, gdy najlepszy przyjaciel wyjeżdża na drugi koniec świata. Dziesięć lat później, kiedy odchodząc z RMFFM, powiedziałem na antenie: Cokolwiek robicie w życiu, podążajcie zawsze swoją drogą. Dziękuję. To był zaszczyt. Też posypały się telefony i wiadomości od słuchaczy. Do dziś pamiętam słowa zapłukanego mężczyzny, który powiedział: "Panie Kamilu, bardzo rzadko płaczę, ale teraz jestem totalnie rozwalony. Jest pan dla mnie jak rodzina. Pana głos był ze mną w najważniejszych momentach mojego życia, a teraz pan odchodzi". Te słowa były najpiękniejszym podziękowaniem za 10 lat poświęcenia i pracy na antenie. Zapomnij o wszystkim. Co ja właściwie robię? Po cholerę mi to wszystko. A jak się nie uda? Jak właśnie niszczę to, co tak długo pracowałem? Myśli kołatały się w mojej głowie. Studencki dobytek zmieścił się w dwóch torbach. Spakowałem płyty CD, sprzęt grający, i nadeszła pora wypłynąć na szerokie wody. Kiedy we wstecznym lusterku widziałem oddalającą się zieloną górę, byłem jednym wielkim znakiem zapytania. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Byłem na piątym roku studiów, miałem całkiem niezłą pozycję i perspektywy w lokalnym radiu. Trwałem w poważnym związku i z każdym kilometrem w stronę Krakowa to wszystko stawało się coraz większym wspomnieniem. Miałem wrażenie, że autostrada 4 ciągnie się w nieskończoność. Zaklinałem rzeczywistość, powtarzając sobie w głowie, że przecież jest super, że spełniają się moje marzenia, że walczyłem o to tyle lat. Jednak kiedy zmierzałem w stronę Kopca, byłem przerażony. Niczym dziecko, przekraczające próg szkoły z plecakiem doświadczeń, rozpaczliwie czekałem na sygnał, który utwierdził mnie w przekonaniu, że podjąłem dobrą decyzję. Wypatrywałem jasności z nieba, niespodziewanej melodii, ukrytego przekazu. Skakałem po stacjach radiowych w nadziei, że za chwilę usłyszę tekst w stylu ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Marka Grechuty, albo iść ciągle iść w stronę słońca 2 plus nic takiego jednak się nie wydarzyło. Było wręcz przeciwnie. Pierwszego dnia, kiedy tylko rozpakowałem swoje rzeczy i ustawiłem kilka pudeł w przerażająco białej i sterylnej kawalerce z zaaferowania zapomniałem zamknąć drzwi w samochodzie. Co poskutkowało tym, że po piętnastu minutach próbowano go ukraść, zdemolowano mi stacyjkę i wyrzucono wszystko, co znajdowało się w schowkach. No za gościnny to ty nie jesteś, drogi Krakowie mówiłem pod nosem. Ten dramatyczny początek okazał się prawdziwym przedsionkiem piekła, do którego trafiłem. Widzieliście kiedyś taniec godowy sześciopióra czarnego? Ten dziwaczny ptak zaczyna swoją prezentację od wysprzątania przestrzeni dookoła niego. Przygotowuje sobie parkiet i zaczyna układ choreograficzny, którego pozazdrościłby sam Agustin Gurola Zmienia rozmiar, kształt, a jego oczy z niebieskich stają się żółte. Mam wrażenie, że właśnie tak wyglądały moje pierwsze dni w RMF. -ie. Wielkie radiowe gwiazdy, antenowi wyjadacze, puszyli się, by zaimponować młodemu, a ja zmieniałem kolor, kształt i robiłem wszystko, by dopasować się do nowego towarzystwa. Dobrym zwyczajem dużych stacji jest trenowanie nowego zawodnika, zanim wystąpi na antenie. Zwykle jego pojawienie się w radiu utrzymuje się w tajemnicy. Trzyma delikwenta w ciemnym studiu, przypalając go pogrzebaczem za każdym razem, gdy w trakcie nagrywania programu do puszki popełnia błąd albo wpada na kiepski pomysł. Mój dzień wyglądał wtedy mniej więcej tak, że pojawiałem się w redakcji około ósmej rano. Przygotowywałem program, nagrywałem go, a później następował rytualny mord, poprzedzany wielogodzinnymi torturami zwanymi odsłuchem. Odsłuch to, najogólniej mówiąc, spotkanie z szefostwem. Najpierw słucha się tego infantylnego, słabego, mało inteligentnego, bez polotu, kiepskiego, przewidywalnego, powtarzalnego programu, żeby później położyć ofiarę na asfalcie i przejechać po niej jedenastotonowym walcem. Jakby tego było mało, na deser, gdy pacjent zostaje zeskrobany z drogi, jego szczątkami karmi się krakowskie gołębie, które później mutują i wieczorami mówią głosem nowego radiowca. Aż tak źle nie było. Choć pierwsze tygodnie to wyjątkowo trudny czas poznawania siebie, uczenia się nowej komercyjnej stylistyki, szukania redakcyjnych sojuszów. Miałem 23 lata. Zostałem najmłodszym prezenterem i po kilku dniach dowiedziałem się, jak mało wtedy umiałem. Słyszałem... Zapomnij o wszystkim, czego się nauczyłeś. Otwórz się, pokaż siebie, zaprezentuj osobowość, bądź inny, bądź jakiś, pracuj więcej, nie oglądaj się na innych. Krótko mówiąc, wrzucono mnie do pralki, wyprano w 90 stopniach, odwirowano, wyprasowano i stwierdzono: Bielsze nie będzie. Jesteś gotowy na antenę. Datę debiutu wyznaczono na 31 marca 2007 roku. Wiecie, jak brzmi koza? Taka piękna, lekko umorusana koza, którą można spotkać gdzieś w agroturystycznych gospodarstwach. Ta sama koza, która w dzieciństwie podjadała nam kanapki w czasie wakacyjnych harców u babci. Koza ma bardzo charakterystyczną barwę głosu, piskliwą, mocno wibrującą, z nieco przeciągniętymi głoskami. Kozia melodia jest na tyle inspirująca, że kiedyś w internecie zapanowała moda na wplatanie tych dźwięków do całych piosenek, co skutkowało zupełną zmianą ich brzmienia. Tamtej nocy, gdy mój palec pojawił się na magicznym przycisku, on, gdy o pierwszej trzy pierwszy raz włączyłem mikrofon na kopcu, zabrzmiałem dokładnie jak koza. Słowo daję: pierwsze sekundy tej walki były totalnie położone. Wiedziałem, że na froncie toczy się ważna bitwa, że siły wroga właśnie stosują przegrupowanie, by już za chwilę uderzyć z drugiej flanki, a ja stałem bezbronny. Czułem się zupełnie pozbawiony pancerza, zaopatrzony w zwykłą szablę, podczas gdy przeciwnik nadciągał z napalmem. Stres wziął górę. Zimny pot oblał mi plecy. A w paszczy pojawił się dziwny ślinotok, którego nic nie było w stanie powstrzymać. Miałem wrażenie, że moje ślinianki mają akurat lany poniedziałek. Do licha! Przecież człowiek nie może produkować takich ilości śliny! To jest biologicznie niemożliwe! A jednak... Moje spokojnie mogłyby stanąć w szranki ze wszystkimi oślizgłymi stworzeniami tego świata. Dość tego, powiedziałem sobie w myślach. Nie po to walczyłem tyle, żeby teraz się poddać i położyć mój pierwszy program. Przecież wiesz, co robić: to taki sam mikrofonek wszędzie, to tylko zwykłe słuchawki. A że słuchacie pół miliona ludzi, zapomnij o tym i działaj. Mijały minuty. A ja odzyskiwałem władzę nad własnym ciałem, umysłem i paszczą. Ślinianki nie dawały za wygraną, ostro walczyły, robiły naprawdę niezłe uniki, by w końcu na chwilę się wycofać. Cztery godziny minęły w kilka sekund. Minęła czwarta rano. Kamil Baleja, dziękuję za wsparcie, obiecuję, jutro będzie lepiej. Przycisk OFF, mikrofon wyłączony, słuchawki powędrowały do szafki, a ja mogłem wracać do domu. Swoją drogą to zadziwiające, że w czasach, gdy nikt nie myślał o reżimie sanitarnym, na kopcu każdy prowadzący miał własne, czyste słuchawki, które mimo to były wyjątkowo chodliwym towarem. Więc jeśli ich nie schowałeś, mogłeś mieć pewność, że ktoś je sobie pożyczy, a później w dziwny sposób znikną. Do dziś zastanawia mnie fenomen słuchawek, które potrafiły w jedną noc wyparować. Gdy wychodziłem z radia, realizator programu, z którym później robiłem całą masę dziwacznych, niezapomnianych antenowych akcji, spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem, zaciągnął się papierosem i powiedział: Spokojnie, jest naprawdę dobrze. Podobno najtrudniejszym momentem w czasie lotu samolotów jest proces lądowania. Liczba zmiennych, którą pilot musi ogarnąć, sprawdzić i przeanalizować, oraz kontrola lotów powodują, że właśnie ta czynność jest uważana za najbardziej niebezpieczną. Mój pierwszy lot dobiegł końca. Mogłem bezpiecznie puścić wolant. Kontroler powitał mnie w rodzimym języku. Wylądowałem. Byłem w domu czyli właściwie gdzie? W czystym mieszkaniu, w którym otaczała mnie. Przytłaczająca cisza, samotność zaczynała swój przerażający taniec. Samotność dj depresja komika, obce mi wtedy pojęcia zaczęły rządzić moją psychiką. Huśtawka emocjonalna, gdy jednego dnia jesteś wulkanem emocji, by następnie wylądować w cichym pomieszczeniu, staje się dla wielu nie do przejścia. Przekonało się o tym mnóstwo wspaniałych aktorów, komików, jak choćby Robin Williams, który w 2014 roku odebrał sobie życie. Ciśnienie, presja, stres, oczekiwania, walka o ciągły uśmiech na antenie to do dziś dla niejednego wyzwanie, z którym trudno sobie poradzić. Świat widział bardzo wiele dramatycznych upadków, spektakularnych końców medialnej przygody. Niestety, sam znam sporo przypadków, gdy powietrze na górze okazało się dla niektórych za rzadkie, jak w czasie wejścia na Mount Everest. Sam atak szczytowy nie jest najtrudniejszym elementem wspinaczki. Wielu Himalaistów przegrało swoją walkę z górą gór właśnie przez problemy z oddychaniem. Gdy jesteś na medialnym szczycie, możesz wszystko. Adrenalina nas uzależnia, staje się paliwem, tarczą i dopalaczem. Problem... Pojawia się, gdy jej nagle zabraknie, wtedy czujesz, jakby nagle twój nepalski przewodnik podłączył Ci pod Monteverestem złą butlę z tlenem. W tym zawodzie depresja DJa zbiera niezwykle brutalne żniwo. Doprowadza do rozpadów związków, niszczy rodziny, popycha w alkoholizm, używki. Czy można jej uniknąć? Nie. Ale świadomość tego, że czeka za rogiem, jest świetnym kursem przygotowawczym. Stanowi skuteczną wojskową zaprawę i daje umiejętność walki, kiedy ten podstępny przeciwnik znienacka zaatakuje. W moim przypadku atak nastąpił szybciej, niż się mogłem tego spodziewać. Dostałem wiele celnych ciosów. Ale na szczęście, w ostatecznym rozrachunku z tej potyczki wyszedłem zwycięsko. 100 tysięcy złotych pod palcem. Pierwsze miesiące pracy w największym radiu w Polsce można porównać z rolę kosterem, emocjonalne wzloty i upadki, momenty, w których chcesz krzyczeć z radości i te, w których wyjesz z przerażenia. Rozpocząłem radiową wspinaczkę na swój wierzchołek doskonałości. Początki mojej antenowej przygody przypominały naukę gry na gitarze. Zwykle po miesiącu plumkania jesteś w stanie zagrać poprawnie kilka akordów, które wystarczą do ogniskowego przygrywania. Zazwyczaj chwilę później sięgasz po Nothing Else Matters grupy Metallica. Przepraszam, próbujesz sięgnąć, bo szybko przekonujesz się, że po pierwszych kilkunastu nutach, które ograniczają się do szarpania kolejno pustych strun, następują z pozoru proste układy nut. Jednak kiedy chcesz je zagrać idealnie poprawnie, dostajesz błyskawiczną lekcję pokory. Twoje palce wyją z bólu, kiedy chcesz uskutecznić nową pozycję gitarowej jogi. Taki właśnie był mój początek na kopcu. Ludzka życzliwość mieszała się z kąśliwymi komentarzami, a pomocna ręka zamieniała się w wysoko uniesioną gardę starych radiowych wyjadaczy, którzy zaczynali odczuwać gorący oddech na plecach. Moja codzienność sprowadzała się do radia. Marek Niedźwiecki, mój idol z dzieciństwa, pisał, że nie wierzy w życie pozaradiowe. Wtedy też nie wierzyłem. W nomenklaturze radiowej byłem nocnikiem. Uprzedzając złośliwe myśli i skojarzenia w Twojej głowie, szanowny czytelniku, wyjaśnię, że nocnik to ktoś, komu przypada zaszczyt prowadzenia najgorszego pasma w radiu Nocek, programu od pierwszej do czwartej. Krótko mówiąc, kiedy robisz nocki, jesteś planktonem. Z jednej strony wiesz, że nawet nocą słuchacie kilkaset tysięcy ludzi, którzy potrafią Ci dziękować za spędzony z nimi czas i piszą w mailach, że bardzo im pomaga Twoje towarzystwo. Z drugiej, jak przystało na radiowy plankton, błąkasz się, szukasz swojej drogi samego siebie, tego niezdefiniowanego antenowego ja, które sprawia, że słuchacze wybierają właśnie Ciebie. Każdy nocnik prędzej czy później musi usiąść za stołem. Byłoby cudnie, gdyby stół okazał się suto zastawiony, a siedzenie przy nim przypominało Sienkiewiczowskie biesiadowanie. Stół, czyli radiowa konsoleta, jest sercem każdego radia. Jednym przyciskiem można wszystko włączyć, zagrać muzykę, odpalić mikrofon. Tym samym przyciskiem można również popełnić największy grzech, czyli zrobić w radiu ciszę. Kiedy nocnik nabiera ogłady i przestaje mieć palpitację serca, za każdym razem, gdy włącza mu się mikrofon, zapada decyzja: siadasz za stołem. Wierzcie mi, na początku czynność sprowadza się do włączenia dwóch guzików. Tak, dwóch guzików. Niby banał. Ale na przestrzeni lat widziałem wiele przypadków, kiedy dwa przyciski wywoływały zaćmę, chwilową zapaść, odbierały rozum, powodowały, że nagle słowa grzęzły w gardle. Dwa przyciski. Jeden do włączenia muzyki, drugi do mikrofonu. A do dziś pamiętam ten moment, gdy nacisnąłem je pierwszy raz. Prawie parzyły. Serce waliło jak szalone. Pot zalewał ręce, które na domiar złego walczyły z gigantycznym drżeniem. On, mówię, ow, przestaje mówić. Wszystko trwało może z 30 sekund, ale dla mnie to była wieczność. Wtedy nie byłem na kopcu Kościuszki. Znajdowałem się w centrum kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego i miałem być tym, który rozpocznie start misji Apollo 13. Swoją drogą, jeśli tak wyglądał mój pierwszy kontakt z, przypomnę, dwoma przyciskami, to nawet nie chcę wiedzieć, co czuje kardiochirurg w czasie swojej pierwszej operacji na otwartym sercu. Kiedy opanowałem już włączanie dwóch przycisków i spokojnie mogłem te wiedzę wykładać na Uniwersytecie Warszawskim, nadszedł czas, by nocnik poszedł o krok dalej, czyli odpalił reklamy. Jak powszechnie wiadomo, w każdym radiu rządzi trójca święta: słuchacz, prezes i reklamodawca. Z dwoma pierwszymi radziłem sobie całkiem nieźle, z trzecim miałem się dopiero poznać. Do dwóch przycisków miały dojść trzeci. I czwarty. Nadszedł czas na radiową honoris causa. Tajemną wiedzę przekazywaną z dziada pradziada. Dwa dodatkowe guziki. Zanim pozbieracie szczęki z wrażenia, dodam, że te dwa przyciski znajdowały się na zwykłej klawiaturze. Jednym był F4, drugim Spacja. Tak się właśnie odpalało reklamę w radiu. Magia, prawda? Uzbrojony w tę wiedzę, po wielu treningach miałem odpalić pierwszy blok reklamowy. Było kilka chwil po dwudziestej pierwszej. Prowadziłem wieczorny program. Zdecydowanie za wcześnie, by mówić o awansie w radiowym przewodzie pokarmowym. Zgodnie z tradycją, w czasie świąt, długich weekendów, kiedy cała Polska leży do góry brzuchem, kto spędza wieczory w radiu? Nocnik. Właśnie wtedy, w czasie gorącej majówki, kilka minut po pierwszej, czas zaczął niepokojąco przyspieszać. F4 i Spacja, F4 i Spacja, F4 i Spacja, nieodwrotnie, F4 i Spacja. Recytowałem w nieskończoność. Do końca piosenki, po której miałem się odezwać i zwodować reklamowy okręt, zostały może dwie minuty. Kiedy w pełnym skupieniu deklamowałem, F4 i Spacja. Realizator programu wstał, wziął papierosy i oznajmił. No to ja idę na fajkę, posłucham po radiu. Tylko tego nie popsuj, masz pod palcem sto tysięcy złotych. I wyszedł. Tyle, tylko tyle, żadnego płomiennego zagrzewania do walki, żadnej złotej myśli, tylko jedno ironiczne zdanie. I zostawiam cię samego, baw się dobrze. Nie wiem, jak zareagowali polscy piłkarze, kiedy w 1992 roku trener Janusz Wójcik przed finałem Igrzysk Olimpijskich powiedział słynne zdanie: Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Wiem, że ja byłem przerażony. Z tego wszystkiego zapomniałem, co miałem powiedzieć. Skróciłem się na antenie do minimum, nerwowo nacisnąłem F4 i spację. I gdy usłyszałem słowo reklama, ktoś na nowo włączył świat. A ja znów pojawiłem się kilka metrów wyżej, w mojej drodze na radiowy szczyt. Zanim zaczniecie myśleć, że w radiu pracują kompletni idioci, technologiczni dyletanci, pozwólcie, że coś wytłumaczę. Cztery przyciski brzmią trywialnie, zabawnie, czasami wręcz infantylnie. Kiedy jednak jesteś w miejscu, do którego doprowadziła cię wyjątkowo kręta droga. Kiedy wiesz, że twoja kotwica może nie przetrwać mocniejszego sztormu, kiedy każdego dnia budujesz swoją postać w oczach słucha i szefostwa, każdy błąd, każda wpadka jest tym, co rujnuje twoją pewność siebie, a z kolei jej brak jest od razu zauważalny, słyszalny dla odbiorców. Te cztery trywialne przyciski były na tamtym etapie prawdziwym świętym gralem. Gdybym wiedział, że za kilka lat za tym samym stołem zrealizuję program, w którym będziemy na żywo transmitować pierwsze wystąpienie nowo wybranego prezydenta USA Donalda Trumpa, jednocześnie tłumacząc jego słowa, i że będziemy łączyć się z waszyngtońskim reporterem, naszym amerykańskim uchem, dostałbym zawału serca. Albo stwierdziłbym, że mam mocno niewiarygodne źródło. Ale szczegóły tego, jak wyglądał ten poranek, zdradzę Wam. Nieco później. Koszmar radiowca. Praca w mediach to najlepsza i zarazem najgorsza robota na świecie. Właściwie nigdy nie wiesz, co cię spotka następnego dnia. W każdej chwili może wydarzyć się coś, co spowoduje, że cały Twój misternie przygotowany plan weźmie w łeb i wyląduje w koszu. Kiedy jesteś na antenie, jesteś na rauszu. Kiedy z niej schodzisz, gdy gaśnie czerwona lampka. Czujesz się jak po dobrej imprezie, wypluty, ale szczęśliwy. Każdego dnia dostajesz taką ilość adrenaliny, jaką statystyczny Kowalski wyrabia przez rok. Tak ogromny stres musi gdzieś znaleźć ujście i znajduje w snach. Nie wiem, czy w przypadku innych zawodów jest tak samo, ale każdy, zapewniam każdy, kto pracuje na antenie, miewa coś, co w naszym żargonie nazywamy koszmarem radiowca. To pewien sen, który powraca, niczym bumerang, coś co powoduje, że w środku nocy budzisz się zlany potem. Zmieniają się bohaterowie, okoliczności, zdarzenia bywają coraz bardziej absurdalne, ale koniec końców schemat wygląda zawsze tak samo. Masz poprowadzić, albo prowadzisz, najważniejszy program w twoim życiu. I nic ci nie wychodzi. Psuje się sprzęt, nie wiesz co powiedzieć, zacinasz się w toalecie. Zbiór jest naprawdę pokaźny. I stanowiłby niezły materiał badawczy do pracy magisterskiej poświęconej temu, jak bardzo pokręcone są umysły ludzi mediów. Żeby jeszcze bardziej oddać klimat tych koszmarów, przytoczę kilka z nich. Koszmar pierwszy. Za chwilę wchodzisz na antenę, mówi głos przez interkom. Słyszę go, wiem, że powinienem wejść na antenę, jednak nie mogę. Mam przed sobą stos kartek, upuszczam je. Próbuję znaleźć notatki do najważniejszego programu w moim życiu. Zapala się czerwona lampka. Widzę, że za szybą dźwiękoszczelną, która oddziela studio od redakcji, stoi mój szef razem z dyrektorem finansowym i całą świtą smutnych panów w garniturach. Z dezaprobatą patrzą w moją stronę, wykonując gesty, które znaczą: No mów, gadaj, chłopie! Próbuję, ale nie mogę. Moja buzia się nie otwiera, wydaje z siebie jakieś bełkotliwe głoski, jedno wielkie y -że -y -no -że". po prostu chodząca elokwencja. W tym samym czasie szukam notatek drogowskazu latarni, która na wzburzonym morzu odbierze mój sygnał Mayday, Mayday! W zapiskach widzę takie bazgroły, że nie jestem w stanie ich odczytać, więc kontynuuję. Monolog w programie, od którego zależy cała moja radiowa przyszłość. I, o, że i, no! Budzę się zlany potem. Na szczęście to tylko zły sen. Koszmar drugi. Kamil, gdzie jesteś? Wchodzimy na żywo. Antena za pięć minut. Słyszę głos reżysera w słuchawce, którą mam w uchu. Wiem, że jestem na wielkim festiwalu, który ma najwyższą oglądalność w Polsce. Prowadzę najważniejszy program w moim życiu w telewizji. Widzę, że do sceny mam jeszcze kilkaset metrów. Jestem w ubraniach, w których mógłbym zagrać co najwyżej kloszarda. Muszę się przebrać, zrobić make-up, ale przede wszystkim nauczyć się tekstu, którego jeszcze nie dostałem. Mam na to całe pięć minut. Pędzę do garderoby ile sił w nogach, potykając się o jakieś absurdalne przedmioty: stary silnik od traktora, wielkiego gumowego delfina, gigantyczne plastikowe butelki, kromki chleba wielkości materaca. Kiedy dobiegam na scenę, jestem już ubrany, dostaję mikrofon i tekst, który mam powiedzieć do kamery przed milionami telewidzów i widzę w nim masę obcojęzycznych nazw typu donat, amfiszaft, że kapitan, albo rechtsversicherung Cała kartka A4 jest zapisana nazwami zespołów, których nigdy wcześniej nie widziałem, a które już za chwilę pojawią się na scenie. Ciśnienie skacze mi tak mocno, że mam wrażenie, że za chwilę eksploduje. Trzy, dwa, jeden, jesteś, wchodzisz, jesteś na antenie. Słyszę głos w moim uchu. Budzę się zlany potem. Na szczęście to tylko zły sen. Koszmar trzeci. Kolejny najważniejszy program mojego życia. Czuję, że to coś, co otworzy drzwi do mojej kariery. Wiem, że jeśli zdam egzamin, będę miał szansę na coś wielkiego. Jestem świetnie przygotowany. Włączam mikrofon i w tym momencie z konsolety wratuje guzik. A włącznik po prostu się rozsypuje. Wiem, że mam mówić, próbuję, ale z radiowego stołu wypadają kolejne śrubki. Scena rodem ze starej kreskówki sąsiedzi jeden wielki czeski film. Sprzęt wręcz rozpada się na moich oczach. Mikrofon pozostaje włączony. Mam mówić o muzyce i włączyć piosenkę. Wyciągam płytę CD z pudełka, a ta nagle zaczyna się robić dziwnie miękka i wygina się w każdą stronę. Próbuję ją wcisnąć do odtwarzacza, ale wręcz przelewa mi się przez palce. Chcę włączyć coś z komputera, ale wszystkie klawisze nagle odpadają z klawiatury. Mój mikrofon jest cały czas włączony. Na antenie panuje cisza potworna, ciągnąca się w nieskończoność. Jestem na granicy rozpaczy. Buzę się zlany potem. Na szczęście to był tylko zły sen. Koszmary radiowca dopadają wszystkich i są chyba naszą prywatną tarczą antykryzysową czymś, co pozwala umysłowi przygotować się na ten gigantyczny stres, który prędzej czy później zawsze się pojawia. Jak choćby wtedy, gdy ktoś w studiu na antenie wypowiada niecenzuralne słowo. Pierwsza radiowa kurwa. Kraków jeszcze nigdy tak, jak dziś, nie miał w sobie takiej siły. Te słowa przemysłowa myszora, tak magicznie zaśpiewane przez Marka Grechutę, towarzyszyły mi przez wiele wieczorów, kiedy spacerując krakowskimi plantami, zachwycałem się tym miastem i wręcz chłonąłem jego klimat i atmosferę. Doskonale pamiętam te spotkania z mokrymi, brukowanymi uliczkami, w których odbijały się rozmyte postacie turystów, obrysowane charakterystycznym, żółtym, mocno leciwym światłem i przechodniów, którzy wręcz kulili się w sobie, próbując ochronić swoje ciała przed wpadającą za kołnierzem mgłą. Jak się wiele lat później okazało, to nie była mgła, lecz smok, który nie tylko wpadał za kołnierz, ale robił sobie mocno rock'n'rollową imprezę w płucach, zapraszając na nią największych miejskich zakapiorów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o krakowski romantyzm. Miejskie spacery miały jednak w sobie coś magnetycznego. Zdarzało mi się wręcz biec na rynek w poszukiwaniu idealnych ujęć, idealnego światła, by zrobić trywialne zdjęcie, którym później mogłem się patetycznie zachwycać, karmiąc swoje ego i wmawiając sobie, że dołączyłem do miasta artystów nie przez przypadek. Pewnego dnia, kiedy zachwyty wypełniały moją duszę, gdy krakowskie gołębie radośnie lądowały przed moimi stopami, a grajkowie delikatnie snuli swoją muzyczną opowieść, Zauważyłem obrazek, który doskonale pamiętam do dziś. W słuchawkach leciała akurat poezja śpiewana. Wszak w Krakowie nikt nie słucha innych dźwięków. Grupa czerwony tulipan śpiewała. Jeszcze tobie marzy się ucieczka. Mijam teatr bagatela, zaciągając się zapachem przypalonego mięsa na kebab. Chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. Obserwuję. Jak grupa japońskich turystów wypowiada niezrozumiałe dźwięki. I nagle, jak jeden mąż, wszyscy zaczynają fotografować ścianę budynku, płosząc moje zaprzyjaźnione gołębie. To dlatego nagle sporządniałeś. Zbliża się mój ulubiony wers piosenki. W oddali widzę Straż Miejską która z włączonym kogutem stoi przy jakimś srebrnym samochodzie, pokazując, którędy ma podjechać pomoc drogowa. Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Nucę razem z czerwonym tulipanem i rzucam pod nosem pełne pogardy. <laughs> Jakiś dureń zaparkował tak, że zablokował wyjazd całej kamienicy. Podchodzę bliżej. O, właśnie pakują komuś na lawetę Seata. Ho, ho, ten seat jest w takim samym kolorze jak mój i ma podobną naklejkę na tylnej szybie i nawet rejestracja podobna. Cholera to jest mój samochód. Podbiegłem do strażników, przepraszając, negocjując, prosząc, by mi nie zabierano auta, by skończyło się na mandacie, po uczeniu, po wielu prośbach i okazaniu prasowej legitymacji, w zupełnym przypadkiem pokazanej jako dowód mojego pojawienia się w zakazanym miejscu. Stanęło na przyjemnej przejażdżce w samochodzie z kierowcą, który na lawecie wiózł mojego seata. Moje konto uszczupliło się wtedy o 250 zł. A ja przekonałem się, że bujanie w obłokach, nawet tych krakowskich, do niczego dobrego mnie w życiu nie doprowadzi. Kojarzysz Twoją radiową wpadkę? Nie wiem. Ile razy słyszałem to pytanie z ust słuchaczy, młodych dziennikarzy, znajomych, którzy dowiadywali się, że pracuję w radiu. Zadziwiające jest to, że wszyscy, dosłownie wszyscy, domagają się opowieści, w których coś nam nie wyszło. Przecież kiedy poznajesz policjanta, nie pytasz go A masz jakąś wpadkę? Tak, przez pomyłkę użyłem ostrej amunicji zamiast pocisków hułkowych. W śmiechu było co niemiara. Albo chirurga oka. A zdarzyła ci się jakaś wpadka, kiedy naprawiałeś komuś uszkodzoną siatkówkę? Wiesz... Tak nas poniosło i facet do dzisiaj ma jedno oko zdrowe, o drugim wolę nie mówić. Jest jednak w nas, ludziach mediów, coś takiego, że słuchacze widzowie uwielbiają, kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy na scenie leje się krew, gdy leżymy na deskach, a główny sędzia nas odlicza. Przez wiele lat zastanawiałem się, z czego wynika ta niecodzienna fascynacja. Odpowiedź jest prostsza, niż myślałem. Kiedy się mylimy, Jesteśmy bardziej podobni do naszego odbiorcy, bo przecież czy ktokolwiek z Was jest doskonały? Czy mówiąc do żony, męża, dzieci, przemagacie w sposób wycyzelowany, cudownie, modulując głos nieskromnie, rozpływając się nad jego barwą, rzucając na koniec wybitnie inteligentnym dowcipem? Dlaczego więc ludzie pracujący na antenie próbują właśnie tacy być? Zrozumienie tego zajęło mi wiele lat. Świetny radiowiec to przede wszystkim człowiek autentyczny, prawdziwy, wiarygodny. To ktoś, kto mógłby być moim kumplem, z którym pójdę na piwo. To idealny zięć dla mojej córki. To facet, do którego wpadam zjeść schabowego. Tak, schabowego, a nie jarmuż z jadalnymi bratkami. Nie odwiedzam go, żeby słuchać nowej płyty Michała Bajora i analizować, czy blisko mu do Jacques'a Chcę, żeby mi włączył coś lekkiego i pogadał ze mną zwyczajnie, po ludzku. Chcę, by był ze mną, ale przede wszystkim by nie bał się pokazywać, że też ma gorsze dni. To jedna z najważniejszych myśli, które towarzyszą mi w pracy. Autentyczność jest od wielu lat moim kredo. Jeśli boli mnie głowa, to pytam słuchaczy, co im pomaga. Jeśli mam chrypę, obśmiewam sam siebie. I zastanawiam się, razem ze słuchaczami, do kogo jestem podobny, czy bliżej mi do Toma, Waitsa, czy do Jacka Stachurskiego. Autentyczność to słowo klucz, to coś, co powinno być fundamentem wiedzy każdego, kto chce pracować w mediach. Pamiętam, że kiedyś w czasie poranków, w radiu złote przeboje, mieliśmy wyjątkowo podgórkę. Byliśmy niekończącym się zbiorem wpadek, język się plątał, słów brakowało. Słowem katastrofa. Stwierdziłem, że nie ma co tego ukrywać i zaczęliśmy się tym bawić. Wycinaliśmy nasze wpadki, śmiejąc się z samych siebie i przy okazji pytając ludzi, czy w tym dniu też mają tak dziwny, trudny poranek. Odzew zaskoczył wszystkich. Telefony pojawiały się lawinowo. Ludzie dzwonili, mówiąc: Nie przejmujcie się! Też dzisiaj tak mamy to przez ciśnienie. Dzisiaj czarna kawa nie pomaga. Dzisiaj musi być prawdziwy szatan. Stworzyliśmy przestrzeń, nawiązaliśmy więź, staliśmy się ich przyjaciółmi, z którymi można porozmawiać o błahostkach. Gdybyśmy tego nie zrobili, ludzie otrzymaliby średni produkt słysząc mylącego się, cukającego, prowadzącego. Wracając do wpadek, ta praca to tak naprawdę niekończąca się wpadka. To coś, o czym śpiewał Limal w swojej piosence Never Ending Story. Jeśli wydaje Ci się, że wyczerpałeś limit wpadek, poczekaj do kolejnego programu. Parafrazując stare powiedzenie: Chcesz rozbawić Boga, powiedz Mu, że już nigdy więcej się nie pomylisz. Z biegiem czasu nauczyłem się, że wpadki są czymś pożądanym, że nie ma sensu z nimi walczyć. Trzeba się z nimi zaprzyjaźnić i wiedzieć, jak je umiejętnie ograć na antenie. Zdobycie tej wiedzy zajęło mi wiele lat. Moje ego. Musiało zostać mocno naszprycowane sterydami sukcesu, które sprawiły, że cokolwiek się wydarzy na antenie, w programie na żywo, jestem w stanie zachować spokój, nie panikować i po prostu wykorzystać to, co się dzieje dookoła mnie. Jeśli przestała grać muzyka, mówię: Coś mi nie działa, ale posłuchajcie, jaką piękną mamy ciszę. Jeśli jakieś słowo zapląta się w ustach, po kolejnej próbie dodaję, powiedzmy to inaczej, prościej. Gdy nagle dopada mnie niekontrolowany śmiech, nie walczę z nim. Puszczam cugle i płaczę ze śmiechu na antenie. Słuchacze to uwielbiają. Niestety, zanim zacząłem być jak Dwight Eisenhower, któremu nie drgnęła nawet brew, kiedy wydawał rozkazy w czasie lądowania w Normandii, byłem jak młody szeregowy, który przy pierwszej nerwowej sytuacji reaguje paniczną salwą z broni maszynowej. Egzamin z panowania nad sobą przyszedł szybciej Niż mogłem się tego spodziewać. Po kilku miesiącach pracy w ogólnopolskim radiu prowadziłem wakacyjny program, w którym słuchacze opisywali swoje letnie przygody miłosne. Klasyczna, rzewna audycja z ckliwymi opowieściami o tym, jak się ktoś kimś zakochał na zabój, niestety wraz z końcem turnusu wakacyjna miłość również wygasła. By powrócić po latach ze zdwojoną siłą. Właściwie taki program robił się sam. Wystarczyło nim odpowiednio nawigować, nadać romantyczną narrację i sukces murowany. Tylko po co iść po linii najmniejszego oporu, kiedy można sobie utrudnić? Niestety, takie myśli, mimo że bywają początkiem czegoś wielkiego, często są wylaną plamą oleju, na której prędzej czy później ktoś się potknie. Wpadłem więc na pomysł, że w programie wystąpi się Rodka Marysia – która będzie wybierać zgłoszenia słuchaczy, pojawiając się na antenie jako asystentka, i tym samym ubarwi całość, tworząc jeszcze lepszy produkt. Tak miało być. Wyszło zupełnie inaczej. Finał zbliżał się wielkimi krokami. Wiedzieliśmy, że mamy się połączyć na żywo ze słuchaczką i jej mężem, którzy są ze sobą od 20 lat, poznali się właśnie w czasie wakacji. Realizator programu wybrał numer. Poinformował słuchaczy, że biorą udział w programie na żywo, następnie poinstruował, wprowadził w dobry nastrój i zrobił coś, co nazywamy rozmasowaniem słuchacza. Dla prawie każdego słuchacza pojawienie się na żywo w programie jest gigantycznym stresem, więc stosujemy coś, co można nazwać wizualizacją. Często, kiedy słyszymy, że rozmówca zamienia się w pacjenta na ojomie, który za chwilę ze stresu zejdzie z tego świata, mówimy. Nasza rozmowa będzie wyglądała mniej więcej tak, jakbyśmy byli na kawie. A właśnie, yy, jaką kawę pijesz? Białą czy czarną? Yy, białą, odpowiada słuchacz. A słodzisz? Bo ja muszę się przyznać, uwielbiam słodką kawę. Yy, tak, słodzę i jedną łyżeczkę. A wolisz pić w filiżance czy w kubku? Następuje chwila ciszy. Zdecydowanie w kubku. Masz swoją ulubioną kawiarnię? Jak wygląda? Kontynuuje. Taka w stylu morskim. Dużo bieli, niebieskie stoły. No widzisz. I właśnie przy takim niebieskim stoliku teraz siedzimy, pijemy kawę, a za 10 sekund wchodzimy na antenę. Nie rozłączaj się. Ten zabieg doskonale odwraca uwagę słuchacza od tego, że za chwilę weźmie udział w programie, a wizualizacja kafejki działa cuda w 9 na 10 przypadków. Ten jeden przypadek to słuchacz, który Poza anteną, jest duszą towarzystwa, mistrzem ciętej riposty, jest jak wujek Janusz na weselu, który sypie dowcipami jak z rękawa i ma wręcz gotową puentę na każdą sytuację. I kiedy wydaje ci się, że za chwilę odpalisz prawdziwą petardę, ten sam fircyk, żartowniś, zmienia się na antenie w słuchacza tak, nie. Mówi trzy słowa, witam. Później na każde pytanie odpowiada tak lub nie. Nic więcej, tylko tyle. Stres naprawdę potrafi odebrać człowiekowi rozum i zdolność mówienia. Kiedy więc bohaterowie wakacyjnej miłości byli gotowi, rozmasowani, w świetnym humorze, umówiłem się z asystentką programu, że w trakcie rozmowy będzie kolejnym głosem, który przeczyta ich historię i wręczy nagrody. Jakie? Tego niestety nie ustaliliśmy. Jedno małe niedopatrzenie zaowocowało później naprawdę soczystą wpadką. Uwaga, wchodzimy, rzucił realizator. Zacząłem spokojnie mówić, co i jak, że to taka wakacyjna zabawa, że słuchacze opisują swoje miłosne przygody. Przywitałem uczestników. W tle sączył się motyw z Love Story. Było wręcz pastelowo, sielankowo. Po bardzo przyjemnej rozmowie powiedziałem, że czas na nagrody, o których opowie nasza Marysia. Cisza. Asystentka robi wielkie oczy, pokazując rękami, że nie ma pojęcia, jakie mamy nagrody. Zaczynam improwizować, mówię, że na pewno przygotowaliśmy coś pięknego. Znowu cisza. Sierotka Marysia totalnie zbaraniała i robi jeszcze większe oczy. Widzę, że sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa. Kończę więc mówiąc: Mamy dla was, yy, mamy dla was nagrody. Nagrody niespodzianki, które przyjdą pocztą. Dzięki, że z nami byliście. W tym momencie leci Jingiel przed którym środka Marysia, będąc przekonana, że jesteśmy już poza anteną i mikrofony są wyłączone, mówi, kurwa, i wymyślił z tymi nagrodami, trzeba mi było uprzedzić. Po słowie na K, realizator przytomnie wyłączył jej mikrofon, powodując, że na antenie słuchacze usłyszeli to tak. Mamy dla was nagrody, e, nagrody niespodzianki, które przyjdą pocztą. Dzięki, że z nami byliście. Kurwa, rmf, fm. W studiu zapadła kompletna cisza. Nikt się nie odzywał. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co właśnie zrobiliśmy na antenie. Piękna, romantyczna historia została okraszona, znaną każdemu Polakowi łaciną. Łudziliśmy się, że może nikt tego nie usłyszał, że być może umknęło to słuchaczom. Mniej więcej po minucie masowo zaczęły spływać maile o podobnej treści, ale ta Marysia wygadana, nie taka z niej środka. Dajcie numer do Marysi, z przyjemnością poznam tak ostrą babkę. Wszystkie bardzo pozytywne i pełne zrozumienia. To była jedna z pierwszych sytuacji, kiedy przekonałem się, że na słuchaczy zawsze można liczyć. I że cały czas tam na górze gwiazdy mi sprzyjają.